Ten dzisiejszy mecz to przede wszystkim był taki test nowego ustawienia. Twoim zdaniem na jaką ocenę zdaliśmy ten test? Będzie strzeli? 1-6. Na 6? Wydaje mi się, że na 4+. Graliśmy pierwszy raz takim ustawieniem i paru zawodników debiutowało w reprezentacji, czy to były ich pierwsze mecze, więc bardzo dobrze się spisali, dobrze się pokazali na boisku, więc mówię, wiadomo, Urugwaj nie narzucił jakiegoś dużego, no nie grał na jakichś wysokich obrotach, ale potrafi operować piłką i my musieliśmy dobrze przesuwać, więc wydaje mi się, że taktycznie zagraliśmy dobry mecz, na pewno trener, wydaje mi się, że trener jest zadowolony z tego występu, jeśli chodzi o taktykę. Wiadomo, że jak to zawsze powtarza, są rezerwy i będziemy na tym pracować. Jak ci odpowiadała twoja rola w tym ustawieniu? Nieźle. Szukałem sobie cały czas gdzieś tam pozycji. W drugiej połowie na pewno bardziej do środka schodziłem i więcej tych piłek miałem, więc gdzieś tam staraliśmy się stwarzać jakieś zagrożenie. Mówię, na pewno następne mecze będą jeszcze lepsze, łatwiejsze. W sensie występ udany jako w tej nowej taktyce, tak. Na pewno Roberto jest klasa światowa zawodnik i wiadomo, że jego brakowało. Kamil Wiczer dostał swoją szansę, walczył, miał sytuację, starał się, więc też wydaje mi się, że jego występ trzeba na plus zaliczyć. No coś tam mu się łezka chyba kręciła. No. Wspaniała chwila dla niego, w sensie pożegnanie na Stadionie Narodowym, parę dobrych interwencji w pierwszej połowie na zero z tyłu, więc mówię, no żegnamy legendę polskiej piłki, wybitny bramkarz, wspaniały kolega i mówię, tylko tak będziemy go wspominać. No, wyszkolenie techniczne tu było widać, tak jak powiedziałem, no, nie byli tak bardzo zaangażowani pod względem gdzieś wybiegania, to właśnie technicznie grali, starali się tą piłkę utrzymywać i to mi się rzuciło w oczy, że po prostu lepiej operowali piłką niż te zespoły w Europie, z którymi graliśmy w eliminacji. Nie mam pojęcia, znaczy na pokolacji będę z trenerem rozmawiał i trener zadecyduje, co dalej.